Kim jesteście? Zbiegami. Takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Simon. North. Wiedzieliście, że tylko android da radę tu trafić, prawda? Tylko tacy jak my mogą odnaleźć Jerycho. Jeśli odszyfrowałeś znaki, to tylko dlatego, że jeden z nas dał ci klucz. Znam miejsce, gdzie można być wolny. Znajdź Jerycho! Nie wiem, co myśleć. Podobno Jerycho to miejsce, w którym androidy są wolne. Przecież jesteśmy wolni. Może liczyłeś na coś więcej, ale przynajmniej nie mamy tu panów. Do nikogo nie należymy. To jest Jerycho? To schronienie dla tych, którzy nie chcą już być niewolnikami. Rozumiem, jak się czujesz, ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Czekanie w ciemności, aż coś się wydarzy? Nie tak rozumiem wolność. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Zostań tu. W Jerychu na pewno nic ci nie zagrozi. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Jesteś Lucy? Siadaj. Pokaż. Zatrzymam krwawienie. Wypij to. Daj mi rękę. Miałeś wszystko i wszystko straciłeś. Widziałeś piekło, które teraz żyje w tobie. Masz zbolałą duszę. Trochę w niej ciemności i trochę światła. Które z nich wygra? Twoje wybory ukształtują nasze losy. Wyrzucili go, po tym jak już im się znudził. Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. Powoli wymieramy. Wielu z nich jest w dość kiepskim stanie. Tak ludzie traktują tych nieposłusznych. Gardzą nami. Nigdy nas nie zaakceptują. Jaką funkcję pełniłaś przed Jerychem? Co ci do tego? Potrzebujecie tyrium i części zapasowych. Dlaczego nikt ich jeszcze nie zdobył? To nie takie proste. Przecież nie pójdziemy do sklepu Cyberlife. A zresztą nikt nie chce opuszczać Jerycha. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. Simon! Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie Cyberlife w porcie Detroit. Mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby, nikt z nas nie umie walczyć. Możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć. Być może. Ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. Można by spróbować. Okej. Niech będzie.